Loża radiowa. Jest już u nas kolejny gość, Tomasz Krzemienowski, zastępca okręgowego inspektora pracy. Dzień dobry panu. Witam panu, witam państwa. Panie inspektorze, rozmawiamy dzisiaj o takich tragicznych wypadkach, do których dochodzi z tego powodu, że no, miejsce prac różnego rodzaju, zwykle budowlanych, jest źle zabezpieczone. Bywa tak faktycznie, że przyczyną wypadku jest źle zabezpieczone miejsce. Częściej jednak są to różnego rodzaju błędy organizacyjne popełnione zarówno przez tego, kto pracę organizuje, jak i z tego, który tą pracę wykonuje. Niejednokrotnie trzeba powiedzieć, że do zdarzeń przyczyniają się też sami poszkodowani. Choć na pewno nie można tego powiedzieć w kontekście zdarzenia, o którym państwo dzisiaj mówicie na antenie. Bo państwo sami rozpoczęliście dochodzenie czy sprawdzenie, dlaczego doszło w brzegu do tego wypadku. To z urzędu chyba inspekcja pracy wkracza w takich przypadkach. To znaczy, to nie był to wypadek przy pracy, tak? To jest oczywiście jasne. Nie było to też zdarzenie, co do którego moglibyśmy powiedzieć, nie nasza sprawa. No, na pewno było to miejsce budowy, choć poszkodowanym nie był pracownik, czyli nie była to sytuacja, którą my się ustawowo zajmujemy, to jednak no, nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nie podjąć jakiegokolwiek działania, ponieważ no, było to miejsce wykonywania pracy. Jakaś budowa, myśmy na tym etapie wiedzieli, że jakaś studzienka, kanalizacja, ktoś wykonywał pracę. W związku z tym no, wtedy, kiedy nie udaje się zapobiec, bo to jest naszym głównym celem, kiedy nie udaje się zapobiec wypadkom, kiedy nie jesteśmy na miejscu wcześniej, to jeździmy po zdarzeniu po to, żeby wyeliminować zagrożenie, które tam występowało. No, wiadomo, że też po to, żeby ustalić przyczyny i okoliczności, bo to może być potrzebne w dalszym postępowaniu. I co się okazało? Na ile dobrze pamiętam, inspektor, który pojechał na miejsce, no, stwierdził szereg nieprawidłowości. Ja bym może dzisiaj nie chciał jakoś już szczegółowo wracać do sprawy, bo dzisiaj sprawa jest w rękach sądu i wiemy, że rozpoczęło się postępowanie sądowe. Nie chciałbym w jakikolwiek sposób jakby wpływać i przypominać tego. No, były nieprawidłowości z całą pewnością. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że tylko no, bezgraniczny smutek odczuwam, jak o tym myślę, bo o ile inspektor pracy jest przygotowany do tego, że na miejscu wypadku no, widzi osoby poszkodowane, to nie z reguły, tylko zawsze są to osoby dorosłe. No, tutaj mieliśmy sytuację z dzieckiem i do tego przygotowani nie jesteśmy i z całą pewnością to się nie powinno wydarzyć. A dużo wypadków zdarza się na Opolszczyźnie? Tak, ten rok muszę powiedzieć i nie jest to coś, czym chciałbym się pochwalić, ale trzeba powiedzieć, że liczba wypadków wzrosła. Szczególnie tych wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo o ile w roku 2015 możemy mówić o 5 wypadkach śmiertelnych, o tyle w tym roku, a jeszcze się nie skończył, jest to już 9 ofiar śmiertelnych. Oczywiście zaczęło się od tego nieszczęsnego wypadku, takiego też głośnego, na terenie rozbudowy elektrowni Opole. No potem zdarzyło się jeszcze kilka kolejnych wypadków. Na efekt jest na dzisiaj taki, że mamy 9 ofiar śmiertelnych. A w przypadku tego wypadku w elektrowni Opole sprawa została już zamknięta? Znaczy sprawę prowadzi prokuratura i my, ponieważ tam prokuratura powołała biegłych, żeby ustalić no już tą techniczną przyczynę wypadku, my prawdę mówiąc no, określiliśmy samą przyczynę zdarzenia, że było to jakieś uszkodzenie mechanizmu i w związku z tym doszło do złamania tego wysięgnika, upadku i tak dalej, więc przyczynę powiedzmy zdarzenia określiliśmy, ale techniczną kwestię nie i ciągle tutaj czekamy na to, co dostaniemy, jeżeli dostaniemy, będziemy prosić prokuraturę oczywiście, to czekamy ciągle, żeby już w pełni zamknąć tą sprawę. A w jakiej branży wypadków jest najwięcej? W budownictwie, tak. To możemy powiedzieć, że jednak ciągle te wypadki najczęściej zdarzają się w budownictwie. No to nie wynika z tego, że budowlańcy są jakoś szczególnie źle przygotowani do pracy, czy są szczególnie odporni na sugestie inspekcji pracy, tylko to wynika z tego, że tam jest najwięcej zagrożeń. To są zarówno prace poniżej terenu, czyli w wykopach często, tak, różnego rodzaju studzienkach, wykopach, ale są to też prace na wysokości, czyli zagrożenie zarówno upadku z wysokości, gdzie też często mamy do czynienia ze skutkiem śmiertelnym, jak i możliwość przysypania, ale to także praca z prądem, mówiąc ogólnie, to ryzyko porażenia i szereg innych, tam naprawdę zakres spotykanych zagrożeń jest no, niespotykany w innych branżach. Dlaczego rośnie liczba wypadków? Przecież w ostatnich latach informowaliśmy o tym, że z roku na rok ta liczba spadała. Mówię o tych ciężkich wypadkach i o wypadkach śmiertelnych. Teraz mamy z 5 do 9, a jeszcze rok się nie zakończył. Tak, panie dyrektorze, to prawda, spadała, bo były takie lata, że było kilkanaście.
Powiem tak, gdybym ja znał odpowiedź na to pytanie, to bym był nie tylko szczęśliwy, ale i mógłbym skutecznie oddziaływać. No, nie potrafimy powiedzieć z całą pewnością dlaczego i nie chcę tutaj zwalać winy na nikogo, że pracodawcy mniej uważają, pracownicy mniej uważają. Czasami wypadek to wypadek, no trzeba pamiętać, że wśród tych wypadków 9 są takie, no tam jest nawet zadławienie się pracownika, tak, podczas jedzenia posiłku w zakładzie pracy. No, bardzo ciężko mi odpowiedzieć dlaczego. Tam jest porażenie prądem tego, na przykład człowieka, który przyjechał i tam rozładowywał ciężarówkę, nie zauważył linii 15 kV. No ja nie wiem, dlaczego jej nie zauważył. Inspektor pracy prowadzący na miejscu postępowanie nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Łatwo jest odpowiedzieć wtedy, kiedy pracownik podchodzi do urządzenia, które nie powinno być dopuszczone do pracy, tak? Takie rzeczy też się zdarzają. I wtedy inspektor mówi, no to urządzenie nie miało osłon, nie miało tego, pracownik był nieprzygotowany, nieprzeszkolony, wtedy tą odpowiedź znajdujemy i podejmujemy środki zaradcze. Natomiast jeżeli na przykład człowiek przyjeżdża na pole wyładować ładunek wapna, jak w tym wypadku, tak? Podnosi ten kiper wywrotki i zahacza o linię 15 kV, wychodzi i się opiera, to ja nie znam odpowiedzi, dlaczego tak zrobił. Może przemęczenie, może nie zauważył. I to chyba nie jedyny taki wypadek właśnie przy udziale niestety wysokiego napięcia, tak, bo informowaliśmy już, że to nie jedyny wypadek. Do kilku takich wypadków doszło w ostatnim czasie. W tym roku prąd robi nam złą robotę, no tak, powiedzmy, jeżeli chodzi właśnie o wypadki. No, to myślę, że to kwestia przypadku, ale faktycznie te dwa wypadki śmiertelne, gdzie bezpośrednią przyczyną było porażenie prądem elektrycznym. Drugi to chyba ten przypadek Drwala, takiego Tak, gdzie doszło do obalenia prześcińca, obalenia drzewa na linię 110 kV i następnie gdzieś podczas jeszcze próby zdjęcia tego drzewa, czy też podcięcia go, doszło do porażenia prądem, także to takie dwa ewidentne, ale ostatnio mieliśmy trzeci, gdzie na szczęście człowiek przeżył, gdzie bardzo podobna sytuacja jak z tą wywrotką, bo też wywrotkę podczas wyładunku, tym razem węgla, podniósł też i też zahaczyło linię 15 kV i doszło do niemal identycznego porażenia prądem. Także no mimo, że przecież nagłaśniamy, mimo, że państwo nagłaśniacie, media, no my prowadzimy szereg działań prewencyjnych, informacyjnych, bo to w tej chwili jest spora część działania Państwowej Inspekcji Pracy, to są te działania informacyjne, prewencyjne, no to ciągle jeszcze te wypadki się zdarzają i czasami naprawdę trudno znaleźć odpowiedź dlaczego. Ja wiem, że dziś Dzień Świętego Mikołaja, a my mówimy o sprawach dotyczących wypadków, ale być może z takim tematem powinniśmy trafiać w takie dni, aby celniej trafić, tak? Dać ludziom do myślenia, że nie zawsze jest pięknie i bezpiecznie. No na pewno. No tutaj mogę tylko apelować. No my robimy oczywiście wszystko w zakresie profilaktyki. To znaczy, to nie jest tak, że zwiększona liczba wypadków to jest skutek tego, że inspektorzy nie poszli w teren. No inspektorów, mamy 50 inspektorów około w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu i oni codziennie są w terenie. I tak naprawdę w przeciwieństwie do innych takich zawodów, jak na przykład strażak, którego można pokazać, jak wyciąga kogoś z pożaru i to jest rewelacja, no bohaterski czyn, to nam trudno jest wykazać te przypadki, kiedy działania inspektorów, wydawanie decyzji wstrzymania prac na przykład powodują, że do wypadku nie doszło. Ta profilaktyka to jednak, trzeba pamiętać, duża część naszej pracy. Myśmy wydali... Ona jest nieefektowna, ale najważniejsza. Nieefektowna, natomiast ja wierzę, że efektywna, bo myśmy wydali choćby w tym roku kilkaset decyzji wstrzymania prac. A decyzję wstrzymania prac wydajemy wtedy, kiedy inspektor pracy stwierdzi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracownika. I ja wierzę, że każdy z inspektorów, który wraca z terenu, życie ludzkie uratował nieraz. Tylko nigdy się nie dowiemy, kogo i ile tych żyć było. Dziękuję bardzo. Dziś gościem Loży Radiowej był Tomasz Krzemienowski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu. Dziękuję. Radio Opolu.